Problem jest trudny i o tej trudności świadczy to, że trafiają do nas pacjenci z jaskrą zaawansowaną. Niestety jest tak, że ta choroba jest bardzo późno w Polsce rozpoznawana, za późno rozpoznawana, a z nią jest tak, że im później włączone leczenie, tym szanse na powodzenie terapii są mniejsze. One zmniejszają się wraz z rozwojem choroby. Choroba wykryta na początku, zdiagnozowana we wczesnym etapie, daje bardzo dobre szanse na zachowanie pełnej ostrości wzroku i aktywności do końca życia. Natomiast rzeczywiście nie dalej jak w tamtym tygodniu mieliśmy pacjenta, młodego mężczyznę 40-letniego, informatyka z dużego miasta, wykształconą osobę, świadomą, młodą, która jest aktywna zawodowo, która trafiła do nas, do przychodni z praktycznie niewidzącym jednym okiem kompletnie. I to jest nieodwracalne. Choroba taka jak jaskra, jest nieodwracalnym uszkodzeniem nerwu wzrokowego. Nie ma ratunku, nie ma powrotu widzenia. Ten młody człowiek będzie niewidomy na jedno oko, dlatego że przeoczył sytuację. Tak długo wypierał, że coś się dzieje, aż zrobiło się za późno. Już mówię, dlaczego tak jest. Jaskrę jest bardzo trudno rozpoznać pacjentowi. Lekarzowi łatwiej, jak zajrzy do oka. Pacjentowi trudniej. Jaskra nie daje żadnych symptomów ostrzegawczych. Dlatego nazwana jest w różnych kampaniach edukacyjnych podstępnym złodziejem wzroku. Bo jest właśnie podstępna. Kiedy pacjent orientuje, że coś jest nie tak, bo widzi, że widzi inaczej, widzi mniej, widzi, potrąca przedmioty, powoduje kolizje samochodowe, ma problemy z parkowaniem, rozlewa, nalewając płyny, wchodzi w drzwi. Na ogół jest tak duże uszkodzenie pola widzenia, że jak to mówią, nie ma co zbierać. Dlatego bardzo ważna jest wczesna diagnostyka. Uczulam na zwrócenie uwagi na czynniki ryzyka, które mogą skłonić nas do wcześniejszego przebadania się u okulisty. To jest przede wszystkim wywiad rodzinny, czyli każdy, kto ma w rodzinie jaskrę, mama, ojciec, dziadek, ciocia, powinien się przebadać. Jest to choroba ze skłonnością genetyczną. Również dzieci rodziców chorych na jaskrę. Oczywiście wszelkie dolegliwości typu bóle oka i tak dalej, to nie wspomnę, ale w jaskrze one rzadko występują. Problemy z chorobami ogólnymi. Niskie ciśnienie tętnicze, ale i za wysokie ciśnienie tętnicze. To kolejny czynnik ryzyka. Kolejny to występowanie migren i innych objawów, które świadczą o słabym krążeniu krwi. Oprócz migren jest to taki objaw jak częste marznięcie rąk i stóp na przykład. Cukrzyca. Kolejny czynnik ryzyka. Zespół bezdechu sennego, czyli w ciągu nocy niewysypianie się, złe spanie, wstrzymywanie oddechu w nocy. Wiek. Wiek 65 to jest taka granica uznana za ryzyko. Wysokie ciśnienie w oku. Jeśli badamy się, nawet medycyna pracy i lekarz powie, pana ciśnienie w oku jest na granicy normy, jest za wysokie, ważny czynnik ryzyka. Więc jeśli widzimy u siebie jeden, dwa, trzy tych czynników, które wymieniłem, proszę skierować swoje kroki do okulisty. Są bardzo szczegółowe, nieinwazyjne, przesiewowe, szybkie badania, w tej chwili skaningowe, które w 10-15 minut odpowiedzą na pytanie, czy jest się czym martwić i czy trzeba iść dalej w stronę diagnostyki, czy po prostu jest to tylko, czy ten pacjent tak ma i jest wszystko okej.